Jest. Odkąd ja tą sprawę przejąłem, bo pani Pietrek na początku występowała sama, to nie pojawił się pan Jaki na żadnej rozprawie. Reprezentowali go pełnomocnicy. No, niestawiennictwo strony wezwanej pod rygorem pominięcia dowodu z przesłuchania strony powoduje, że sąd po prostu pomija taki dowód. Czyli pan Jaki, nie stawiając się na rozprawę bez usprawiedliwionej przyczyny, no po prostu stracił szansę, żeby zaprezentować własną wersję wydarzeń, własną ich ocenę. Sąd okręgowy wydał wyrok uwzględniający powództwo i nakazujący przeproszenie pani Powódki. Jego pełnomocnik złożył apelację od tego wyroku, do czego miał oczywiście prawo, i apelacja została oddalona 2 lipca tego roku przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Wiem, że strona pozwana złożyła wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, co otwiera jej możliwość złożenia skargi kasacyjnej ewentualnie. Ale wyrok jest prawomocny, tak. Można nazwać jakiego kłamcą? Wyrok o tym nie mówi. Wyrok stanowi tyle, że pozwany naruszył dobra osobiste pani Powódki. I do tego bym się ograniczył. Jednocześnie Jaki w swych przeprosinach mówi, że mówił nieprawdę. No tak, tak. Wykonał wyrok sądu, sentencję wyroku. Sąd nakazał pozwanemu takie przeprosiny opublikować, no i je wykonał. Czyli jeżeli mówił nieprawdę, to jest kłamca. Można tak wnioskować.